take your seats. And okay, we are starting the last session today, which is dedicated to the book program of the EFEC. And okay, my name is Władysław Bułhak. I represent here the Institute of National Remembrance in Warsaw. And as you know, this is a special panel, not only historians or specialists in the field of propaganda, but also the witnesses of history who are, well, even there are even more witnesses than historians. But okay, now for the program, for the last session. The organizers gave us about 150 minutes altogether. And this time is devoted to the open discussions rather than the typical well presentations. And well, presentation of panelists' point of view, memories, ideas, and so on. But I'm afraid, due to restricted time, all the presentations are to be very brief, up to 10 minutes each. And our time will be divided into four sections. First, the researchers, Professor Leonard Bałdyga, Dr. Małgorzata Homa-Jusińska, and Dr. Paweł Sowiński will be asked to answer my questions. And it should take about 40 minutes with the answers. And in the second part, we will listen to the witnesses' testimonies by Mirosław Chojecki, Andrzej Mietkowski, Robert Gillette, and Witold Pronobis. Well, I will ask them to share their memoirs, their individual knowledge about the book program. And then there will be a session of questions and answers, and on the end, the panelists will be asked once again for the short concluding remarks. Okay, so this is the time for the first presentation. And for my first question to Professor Bałdyga. And okay, my question is, according to Polish Communist Intelligence, I mean, for example, the report I have found from the 1963, both USIA and the covert FEC were the two sides of the same coin. And what is your opinion about it? Well, that's a very easy question to answer, because the answer is yes, USIA and CIA were seen as the same thing. But let me start by telling you where I come from. My father was a member of World War I, a hot lead cheek, fought in the Blue Army, got gassed in France, and then he went to fight the Bolsheviks and got wounded in the Battle of Warsaw and had to recover. It took several months before he got back into the United States in 1920. So my interest in Poland started from my father having told me about this history of his participation. CIA, okay. My first program in Poland was as a guide to plastics use USA exhibit in Warsaw in 1962. The exhibit guides were Nicholas Ray, among others, and Jane Lefwich Curry, and Stan Szczypek. And we stood there for 10, 12 hours a day answering questions to Poles about how life was in the United States. But one elderly man kept coming up to me at the end of the thing and asking me questions about Yalta and Roosevelt. And no matter what I explained to him, he was never satisfied. And finally, at the last night, he said Roosevelt, and he spat on the floor. But in May of 1964, I came back to Poland as a consul of cultural affairs in Poznan, Poland. Thanks to the Instytut Pamięci Narodowej, IPN, I was provided with 2,500 pages of my activities in Poznan for 3.5 years,
detailed descriptions of every contact I've made, every book I sent out, every meeting, every trip I made to Szczecin, Wrocław, Zielona Góra, whatever, even the food we served at receptions, on and on. It's a great waste of resources and time. But let me read something on my last pages of this 2,500 pages. It'll be in Polish. Pan Baldwiga, on przy zorganizował naukę języka angielskiego przy konsulacie dla obywateli w Polsce, utrzymywał szerokie kontakty w środowiska twórczy i naukowi, którym udzielał pomocy naukowej w formie bezpłatnej podręczników i aparatury technicznej do nauczenia języka angielskiego. Patronował odbywającym się kursom tego języka dla studentów i lektorów oraz udzielał bezpłatnej pomocy w formie książek. Przyjmował w siebie studentów afrykańskich, który agitował, aby skorzystali z stypendia USA. Dla podtrzymywania kontaktów obywatela polskiej między innymi organizował przyjęcia i bankiety. Baldwiga nie omijał żadnej okazji i włączył się do każdej imprezy kulturalnej organizowanej na terenie Poznania i podległym gestii konsulatu i innych wojewodów. Wszechstronne zainteresowanie Baldwigi w kulturę, sztukę, muzykę i naukę dawali się sposobować do związania kontaktów z obywatelami polskimi. Pomagała im tu inteligentna i wykształcona żona Rebeka, Joyce prawdziwie, która znała się lepiej na sztuce i muzyce od niego samego. Which is true. And she's sitting here right in the front row. Now, so that was thanks to the IPN beginnings of their documentation of my activities. IPN could not find anything about my activities in Warsaw except for 26 pages. Now, the penetration of the secret police were so obvious from just these 26 pages. When I gave a speech in Chicago to the Polish National Alliance, they had somebody there reporting on the speech I gave there when I was there on vacation from Poznan. They had somebody in 1972 at a farewell party that was given for me in Washington as I was returning to Poland to be the head of the press and cultural section at the embassy. They had somebody reporting at my contacts within the embassy as I met with two Polish journalists, giving detail how I acted, how I asked questions, how much I drank, how I tried to get information from people. So that's one example again. The Gedek years in 70 to 75 when I was there is something different from all the other activities. So I'll leave that aside and get back to 1982 November. I was at that time director of Soviet East European Affairs and overall European Affairs at the U.S. Information Agency. It was martial law. And we were looking for some way to reinstitute, reestablish the culture exchanges and other activities that we had in Poland that were cut off because of martial law. So it was decided maybe I should fly to Warsaw and have some contacts with my old friends at the MSZ, at the Ministry of Culture and Ministry of Educational Affairs, and see if I can maybe get some of this started. So I arrived in Warsaw from Budapest, and the next day I found out that all my meetings had been canceled. And so what was I going to do? I decided, well, since the academic year at the KUL, the Catholic University in Lublin, was going to take place, I might as well join the embassy and go over to Lublin and take part in that ceremony. It was the tradition of the Western embassies in Poland to each year go to KUL and help demonstrate our support for the only single independent university of its kind in the Soviet Union and in the Soviet bloc.
So I joined the chargé in a car. We went to Lublin, and I found out that I had been given a seat right behind Cardinal Glemp and the head, Jan Lopatka, the head of then the Ministry of Religious Affairs, are sitting right behind him between the Italian and Spanish ambassadors. And I go, well, that's a nice honor to be right there. But during the ceremonies and then during some of the things that were presented in the way of educational affairs that'd be discussed in program for that year, there's this loud noise outside, yelling and screaming and so forth. And I said, what in the world is going on? And Andrzej Poluchowski, who sort of was look after me, came over and led me to the reception that was going to take place. And I discovered that what was going on outside was a demonstration against me. And so there were these stickers they were putting all over the walls and yelling and screaming. And so the sticker says, Koledzy, Wysłannik Reagana, agent CIA, Leonard Baldyga, ma wziąć udział w inauguracji roku akademickiego KULO. Protestujemy przeciw jawnej prowokacji i wykorzystywaniu naszej tradycyjnej, neutralnej uczelni do rozgrywek politycznych. Porozumienie niezależnych katolików KUL. Well, there's no such group. Of course, the journalist immediately wanted to know who in the world is this person. And as I, at the reception, I started to approach Jan Lopatka, who was a contact from my Poznan days, and I noticed he kept backing up. And then Paul Hose came by, and he says, listen, we know what's going on, but we'll take care of it, don't worry about it. During the next couple of days, I was in Warsaw. They let the air out of tires of the driver from the embassy. They blocked my phones from the Fordham Hotel. They gave me shoulder-to-shoulder surveillance, which they did in Poznan. In Poznan, I used to get shoulder-to-shoulder surveillance 30 days in a row. If I went into the bathroom, they would follow me. They would block off the exit from our residence with a black Mercedes, and there happened to be the colonel in charge of the police lived across the street. And so if I had a reception, they had photographers taking pictures of anybody coming and going. Here it is, November 1982. I decided, well, there's nothing much I can accomplish here. I can't get America Illustrated distribution going again. So I might as well go home. The next day, Zonia Wolności produced a full page protesting my presence there and calling me, this is Misja Specjalna. Mm-hmm. These guys really had imaginations. I can't read the whole thing, but basically, Baldiga's visit to Poland was an occasion for heavy surveillance, and allegedly I was their special mission to organize strikes and demonstrations which RFE and other Polish language radio servers had announced and which Zbigniew Bujak had been called to also organize. These recommendations and scenario was Baldiga sent there to sort of organize and do. But they were on the whole page, and it go into my biography, where I came from, where schools I went to, the fact that I was active in Poznan, and they said that. Our 10 minutes already. Yeah, addition. I'm afraid. Yeah, trudno, że 50 lat pracy w 10 minut. But anyway. So this attack on me continued in, but it not just in 1982. It was picked up by newspapers in Moscow, Czechoslovakia, East Germany, and they also had, during a reception, blocked off the streets
and dissuaded Poles from attending any luncheons or dinners for me. Let me read something quickly here. So we have four more people with the same problem with 10 minutes for 50 years. Yeah, but this is different. Of work. Okay. All right. Yeshi Pasen, Daniel Pasen wrote this, as you all know him, I assume. And he's writing about his contacts with me. He says that trouble with diplomats from NATO countries that we maintain contacts is that the minute you have any contacts with them, you would be called into secret police. He says, therefore, but guests coming to Baltica's home knew subconsciously they were crossing the Iron Curtain without a passport, that their host was a highly dangerous figure, an eminence grease camouflaged as a diplomat. He does not serve whiskey and salmon to please our palates, but to loosen our tongues. Hard though I tried, I could not understand what it was that I knew and Baldiga could not know or did not know, and perhaps even sooner than I learned about it. I do not know to this day what it is that I know, and he does not know I could not learn. Anyway, I'll stop here and I'll leave for questions, but I gotta say something else here. My first job in Poznan, Poland, was to be to lead Cierankiewicz and Gomułka around the American Pavilion in 1964. There was an IBM stand, it was called Hensel's USA, but we had all these computers, these big mesh machines demonstrating our advances in computers. But we also had a Coca-Cola stand. And so I led Cierankiewicz and Gomułka to the stand, and I said, let's have some Coca-Cola. Cierankiewicz took the Coca-Cola, but Gomułka told me, no, he only drank tea. But we had wonderful pictures of Cierankiewicz drinking Coca-Cola. That night, our embassy photographer was beaten up and the camera smashed, so we never got the picture of Cierankiewicz. When I protested, he said, well, these hooligani, you know, we can't control them, and so forth. That was just a little more vignette. But I have dozens of these, but I'll pass it on. I'll stop. Okay, so the second... But I was not CIA, but I should have been paid by them. Yes, we know. Okay, our panel is partly to be, delivered in Polish, so the next question will be asked in Polish to my colleague from IPN, Małgorzata Homa-Jusińska, pani doktor. Co możemy dziś powiedzieć o tym, jaki właściwie był wpływ projektu książkowego opisanego w książce, którą możemy znaleźć na tym, że tak powiem, stoisku z książkami przed naszymi drzwiami, na faktyczne podtrzymanie więzi Polski z Zachodem, a przede wszystkim polskich elit i nie tylko polskich elit humanistycznych czy politycznych, że tak się wyrażę, ale też na przykład osób zajmujących się naukami technicznymi, no właśnie na podtrzymanie tego kontaktu Polski z Zachodem. Proszę bardzo. Wydana, o ile pamiętam, w ubiegłym roku książka Alfreda Reicha Hot Books in the Cold War daje czytelnikom, nie tylko badaczom tematu, ale i pasjonatom historii, bogaty zasób szczegółów, cyfr, miejsc, nazwisk osób związanych z projektem książkowym. Ale myślę, że właśnie takim zagadnieniem, któremu warto jeszcze poświęcić bardzo dużo uwagi, jest skuteczność oddziaływania projektu książkowego finansowanego przez CIA. Trzeba pamiętać, że ten projekt książkowy, projekt dystrybucji książek za żelazną kurtynę, książek i czasopism tak naprawdę, był jedną z wielu inicjatyw, które pomagały przełamać izolację społeczeństw za żelazną kurtyną. I tak to trzeba interpretować i analizować. Zresztą dzisiaj od rana tak naprawdę mówili Państwo o różnych inicjatywach związanych z Free Europe Committee,
ale także innymi instytucjami, których celem właśnie było przełamywanie izolacji społeczeństw za żelazną kurtyną, w pierwszym rzędzie elit tych społeczeństw, elit intelektualnych, związanych z władzą, ale też tych nastawionych opozycyjnie. Projekt książkowy jest dobrym punktem wyjścia do badania tego zagadnienia, dlatego że jako dystrybutorzy książek, czy w formie wysyłki za żelazną kurtynę, czy w tej części projektu, która związana była z bezpośrednim rozdawnictwem książek dla osób, które wyjeżdżały na Zachód, w ten projekt zaangażowane były liczne emigracyjne instytucje społeczne i kulturalne. Te instytucje, można powiedzieć, że były instytucjami misyjnymi, miały do spełnienia ważną misję wobec nie tylko środowisk emigracyjnych, ale również wobec społeczeństw, tej części społeczeństw, która została za żelazną kurtyną, mieszkała w państwach komunistycznych. Prowadziły, nie była to działalność wyizolowana, tylko wydawca, tylko księgarz. Prowadziły szeroką działalność społeczną. Również zaangażowane w to były instytucje społeczno-kulturalne, których statutową działalnością była na przykład wymiana naukowa, fundowanie stypendiów, pomaganie w wyjazdach zagranicznych, naukowych, stażach zawodowych. W związku z tym dla osób zza żelaznej kurtyny otrzymanie drogą pocztową książki, czy wyjazd na Zachód i otrzymanie książki w księgarni, u wydawcy, czy w przypadku Polski, na przykład w bibliotekach polskich, bardzo często oznaczał początek trwałego kontaktu zawodowego, czy nawet towarzyskiego z przedstawicielami polskiej emigracji. Księgarnia polska, prowadzona przez polskiego emigranta, nie była po prostu sklepem z książkami. Z tym się wiązała cała taka otoczka towarzyska. Nie ograniczało się to do tego, że gość z Polski przychodził, kupował książkę i wychodził. Tylko po takim pierwszych ostrożnych kontaktach następowały kolejne wymiana doświadczeń, rozmowa o sytuacji w kraju i o sytuacji emigracji polskiej, czy o sytuacji w ogóle na Zachodzie. Najczęściej, zwracając uwagę na cały projekt dystrybucji książek, wymienia się te tytuły, które miały znaczenie polityczne. Nawet jeśli to była literatura, to na przykład były to wspomnienia dotyczące czasów wojny, wspomnienia z łagrów, zsyłki. Tymczasem ja uważam, że ogromne znaczenie miały książki niepolityczne, czyli słowniki, encyklopedie, słowniki językowe. Takie publikacje, które za żelazną kurtyną były czasami fundamentem pracy zawodowej i fundamentem pozwalającym utrzymać na przykład te słowniki językowe, kontakt z kolegami, kontakt zawodowy z kolegami na Zachodzie. Część polskich bibliotek w kraju bardzo świadomie zbierała te swoje księgozbiory. Ja mogę się odwołać tutaj do przykładu już wspomnianego zresztą przez pana Bałdygę Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. To jest swoisty fenomen, nie tylko jedyna w zasadzie w państwach komunistycznych niezależna uczelnia, ale uczelnia, o której się mówiło, że miała lepsze kontakty na Zachodzie, naukowe kontakty na Zachodzie niż z podobnymi uczelniami w kraju. Uczelnia, która miała chyba najlepszy księgozbiór, najbardziej bogaty księgozbiór z zakresu humanistyki i nauk społecznych spośród wszystkich uczelni polskich z całą pewnością. Ale właśnie dzięki temu, że kolejni dyrektorzy biblioteki w sposób bardzo świadomy korzystali z dobrodziejstw tego projektu książkowego i byli klientami chyba wszystkich punktów dystrybucji książek na Zachodzie, we wszystkich większych ośrodkach. Za tymi kontaktami z polskimi placówkami emigracyjnymi często szły również kontakty z placówkami takimi społeczno-kulturalnymi konkretnego miejsca, czyli francuskimi, niemieckimi, czy kontakty zawodowe ze środowiskami zawodowymi z tych krajów zachodnich.
Myślę, że dla oceny skuteczności tego projektu książkowego są istotne z jednej strony świadectwa odbiorców książek z kraju, ale z drugiej strony też myślę, że nieprzesadzone opinie organizatorów projektu. Alfred Reich w swojej książce przywołał dla mnie taką bardzo interesującą, myślę, że prawdziwą opinię George'a Mindena, który był głównym organizatorem przez większość okresu projektu książkowego, że w przypadku Polski dostęp do książek wydanych na Zachodzie był elementem normalnego życia intelektualnego. To by świadczyło o tym, że te książki do Polski napływały w dużej liczbie i rzeczywiście docierały do wielu ośrodków. Opinia pochodzi z lat 60. Myślę, że w tym momencie może być trochę przesadzona, ale w latach 70. i 80., kiedy do przynajmniej w zakresie literatury historycznej, takiej politologicznej, czy literatury pięknej, doszedł jeszcze niezależny obieg wydawniczy, to można powiedzieć, że takie wolne, nieocenzurowane słowo w przypadku Polski było dostępne nie tylko dla mieszkańców dużych ośrodków i do kręgów inteligenckich, do twórców, ludzi nauki, ale również do osób mieszkających w małych ośrodkach. Zresztą profil zawodowy osób, które korzystały z projektu dystrybucji książek, też na to wskazuje. Profil zawodowy, ale też ci ludzie wjeżdżający na Zachód czasami byli zobowiązywani do tego, żeby podać miejsce, z którego odbierając książkę w księgarni czy w placówce takiej naukowej, byli zobowiązani do tego, by podać miejsce, z którego pochodzą. Miejscowość. I wśród tych miejscowości pojawiają się nie tylko duże ośrodki jak Kraków, Warszawa czy Wrocław, ale również małe miejscowości. To by świadczyło o tym, że zwłaszcza w latach 70. i 80. ten dostęp do książki nieocenzurowanej, czy to wydanej na Zachodzie, czy wydanej przez niezależne wydawnictwa w kraju, był szeroki. No i to oddziaływanie z niezależnego słowa dotyczyło nie tylko kręgów intelektualnych. Oczywiście nie można powiedzieć, że tylko projekt książkowy czy to przełamywanie izolacji społeczeństw za żelazną kurtyną, tej takiej ideowej izolacji było jakby jedyną przyczyną upadku komunizmu, bo na to złożyło się wiele przyczyn różnej natury. Niewątpliwie jednak projekt książkowy był jednym z tych elementów, które pomagały tworzyć elitę społeczną, która była gotowa do podejmowania zaangażowania opozycyjnego. W relacjach zarówno z różnego okresu, z lat 50. i późniejszych, podkreślane jest, że w zasadzie kontakt z książką, czy to z literaturą piękną, książką polityczną, czy właśnie ze zwykłym słownikiem językowym, a nawet personalny kontakt z osobą mieszkającą na Zachodzie, miały takie kluczowe znaczenie dla przełamania izolacji społeczeństw za żelazną kurtyną. I myślę, że to jest, dyskutując o różnych akcjach finansowanych przez Free Europe Committee, ale także inne instytucje, akcjach i programach pokrewnych adresowanych do emigrantów i mieszkańców za żelazną kurtyną, to trzeba mieć na uwadze efekt oddziaływania różnych takich przedsięwzięć. Dzisiaj rano zaczynaliśmy dyskusję od kwestii spójności polityki amerykańskiej. Nawet jeśli można powiedzieć, że ona była spójna, dyskutować, czy ona była spójna, czy niespójna, ale suma oddziaływań, suma różnych projektów sprawiała, że tę izolację społeczeństw za żelazną kurtyną można było przełamać. Przy inicjatywie, to jest istotne, że przy dużej inicjatywie zarówno środowisk emigracyjnych polskich, czeskich czy węgierskich, jak i z drugiej strony przy dużej inicjatywie również społeczeństw za żelaznej kurtyny, które chciały ten kontakt utrzymać. Bardzo dziękuję także za perfekcyjne trzymanie się w bardzo trudnym czasie narzuconym przeze mnie i organizatorów. Bardzo przepraszam, ale w każdym bądź razie przechodzimy do następnego
mówcy, and I will switch to English because the next presentation will be in English. And the speaker is Professor Paweł Sowiński of Institute of Political Studies. And my question for him is, what does the network theory, you are, well, a specialist in, or in general social network analysis methods, say about Free Europe Committee book project? Oh, the floor is yours. Okay, I'm not very much into the network theory, but I will try to say something about it. My approach is more social movement oriented. I mean, I pay much more attention on this meso level of the operation, meso level of the book program. So as we well know, this operation organized by let's say United States government was channeled or serviced through some circles of political diaspora based in Western Europe. And my point, my argument is that on this very level, social networks play significant role. I mean, not individuals alone, but set of people, let's say, connected each other, or linked by the same emotions, hopes, feelings, I don't know, moral obligations. And the book circulation allowed them to express even strongly those feelings, those hopes, those ties, or whatever you call it. And in Polish case, the first networks were built by these early post-war diaspora people. People like Jerzy Giedroyć, for instance, or Polish combatant associations all over the world. You know, they were pioneers, visionaries, I don't know how to say it, bridge builders. They established the first cross-border channels for literature service to penetrate communist regime, to flow, to get in. And beside this, I think that they also created a sort of pull effect for the younger generation to come west. It was quite important in my eyes. I mean, for those people, let's say, pushed by the government, by the communist government after 1968 student rebels, or for those new arrivals after Martyrdo was introduced in Poland. And so those older generation, those people from the older generation allowed this younger generation to adopt more quickly, more successfully, more easily to the new environment, new surroundings, to allow them to join political activity in the West more quickly. Yeah, so this is classical network effect, you know. And we are facing here also this generation diversity. So as my colleagues, social scientists, could name it a different repertoire of contention, of different repertoire of action. So the network is better, it's more strong when you have people of different experience, different age, different, you know, from people from different social strata. Yeah. We are dealing here with at least two narratives. I think first is more state politics oriented, I don't know, government support, money, things like that. The second explanation is more social movement, or social resistance oriented. And I think that both things were important, impetus from below and from above, you know, external intervention into the network from the United States government, things like that. But
My approach is more this social movement oriented. I'm more a story memory collector, let's say. I do interviews with the people of diaspora. From their perspective, it was more based on symbolic power, on, I don't know, common values shared by the grassroots activists, less on the funding, things like that. It can be sort of mythology in it, I know, but let's leave it now. From my point of view, the one interesting thing was that this network in Europe was rather informal. I mean, they located, those distributors, located themselves closer to the ordinary visitors from Eastern Europe. And this probably increased their chances to influence the consumer, the target consumers in Eastern Europe. Because, you know, these people from New York, ILC, wanted to ask them to submit some reporting, to collect some statistical data, things like that. A lot of red tapes. But they didn't seem to follow this pattern very willingly. They developed a sort of cultural strategies. The good field worker cannot act like an office worker. It's something different. They usually help those visitors from Eastern Europe solve their little problems with lack of the money, let's say. They hosted them in their private locations. Sometimes even they provided them with food, and with lodging. Suddenly I realized that they were like a mother and father to them, or like a friend, let's say. We are dealing here with sort of trust network, as some social scientists could coin it. But the funny thing about all these theories is that you can always find some counter theory or anti theory, and of course, they also produce some mistrust and some conflicts, and this maybe leads us to the fantastic source we have on the late phase of the book program. I mean, George Mindon notes from his Western European trips. He was a sort of network manager, maybe mastermind, I don't know. He visited Europe in the 80s. He visited Europe twice a year, and he just to have talks with these distributors, with these book dealers, and he portrayed them. He captured their feelings, their emotions, their enthusiasm, their financial problems, even their white lies, he would say. And yeah, so he was brilliant. He acted as a real intelligence man, I would say. But more importantly, maybe, he also provided this network with some stimulation. He offered them advices, sometimes also warnings, but he mediated sometimes when he felt that someone, let's say, played not fair on another. So sometimes he warned them that too much rumors maybe would waste your energy, but on the other hand, I think that the competition culture was something that he believed, maybe even believed very strongly, and he imagined that competing themselves for his distributors, I mean, competing themselves for his attention, it would lead to opening more and more routes through the Iron Curtain to some innovations, let's say. So this is what social scientists call a broadening of avenue access through Iron Curtain. I'm running out of time. Yeah. Well, yes, just 1 minute. 1 minute. So maybe
There will be no conclusion, but I will show you something. This is a book specially designed for the book program. Quite small format, isn't it? And yeah, so it is. You can have this sort of book hidden even in your pocket. But just to avoid, you know, border guards or customs, you know, the customs, you know, this borderline between East and West was like a battlefield between the book program users, book program participants, and the police who wanted to crack down on them. Maybe we can experience here two networks. One network and anti-network that interacted each other to some extent. Oh, I'm sorry. What book is it? Okay, so, this is a book written by Polish writer Bogdan Siwiński, Roots of the Opposition, or I don't know how to translate it better. And yeah, so, you know, it was not, look at these small letters. It was not for everyone. You have to have good sight, or you know, I don't know, maybe magnifying glasses, things like that, to be involved. Yeah, it was not for everyone. But speaking more seriously, I think that I see here the very old, you know, pattern of progress in the world history. You know, if you want to enjoy some benefits, if you want to shape your minds with some innovations, new ideas, you need to accept some risk and some difficulties. Maybe I stop here. Okay, thank you very much. And then, well, we are closing to the second part of our panel, that is the eyewitness testimonies. And well, I would like to start with my own testimony, because I was a one and only client, I think, here of this program. All of you are organizers, or at least, witnesses. But I was there. I was in London in the winter 1988, and I was traveling from one library store to another Polish library store. And there were also one place really spy that looks like a secret place close to the St. Paul Cathedral with the guy who was giving us books as students from Poland. And he has a scar face, and he looks like a real spy, and he speaks only English. I don't know if he was a spy. Secret operation, covert operation in Eastern Europe, living his life in London and giving us students books. But the funny thing is that as a historian, I discovered lately. But the Communist Intelligence Service has also have their own book program. They finance some book published in London, and some of those books I was given and financed by Americans too were bring by me both to back to Poland. So that was, well, sometimes there are rather complicated stories of the books produced in this program, in other programs like this, sponsored by communists. But this is my short testimony, and now the floor is to Mirosław Chojecki, who will be speaking in Polish. Mirosław Chojecki is maybe the most famous Polish independent publisher from the communist era. So. The floor is yours, so 10 minut wspomnień. Aż 10 minut? Ja nie mam tyle wspomnień. No dobrze, bo to można oddać trochę profesorowi Bałdydze. Dobrze. Więc panie profesorze, ja dostałem swoich stroniczek 18 tysięcy z Instytutu Pamięci Narodowej, wyprodukowanych przez Służbę Bezpieczeństwa, ale to jest tylko za 5 lat.
czyli średnio 10 stron dziennie oni produkowali, wszystko jedno, świątek, piątek, czy niedziela, czy sobota. To tak, więc, ale mam nadzieję dostać jeszcze kilkanaście tysięcy za okres, kiedy byłem na emigracji. Więc tak, jeśli chodzi o ten program książkowy, to on był bardzo prosty. Mieliśmy umowę z International Literary Center, tak to się nazywało, czyli z panem George'em Mindenem, że my, bo ja byłem wydawcą także w Paryżu, że chyba 300 egzemplarzy tego naszego miesięcznika Kontakt mamy rozesłać tyle do Giedroycia, tyle do Rzymu, tam do kogoś, do Zachorskich, tyle do Kuby Święcickiego w Sztokholmie, tyle do pana Żaby także w Sztokholmie. I tak te 300 egzemplarzy było rozsyłane po całej Europie, ale nie tylko, nie tylko Europie, bo także i do Nowego Dziennika w Nowym Jorku. Tak? I za to otrzymywaliśmy mniej więcej jedną, za każdy egzemplarz, jedną trzecią ceny tej sprzedażnej. Czyli mniej więcej to pokrywało koszty druku. No i to cała historia. Od czasu do czasu pan Minden się zjawiał, odbierał relacje, jak leci. Był to niezwykle dostojny pan, zawsze nienagannie ubrany. Zjadaliśmy gdzieś w jakiejś paryskiej knajpce naprawdę miłą kolację. No i już, i tyle. I więcej właściwie wspomnień nie mam. No poza tym, że nie wiem z jakiego programu. No pewno z tego samego programu. Dostawałem książki, żeby je wysyłać do Polski. A w związku z tym, iż w ramach biura zagranicznego, niezależnego samorządnego związku zawodowego, zostałem mianowany przez podziemie w Polsce i pełniłem funkcję niejako ministra do spraw transportu. Czyli ministra do spraw szmuglu. I zajmowałem się organizowaniem szmuglowania sprzętu poligraficznego, radiowego do Polski. A jak wiecie, taki offset czy inny powielacz nigdy nie ma dokładnie rozmiarów kubika. Tak? No to tam dopakowywaliśmy książki. Książki otrzymywane, znowu tak jak ja je rozsyłałem do różnych dystrybutorów w Europie, tak otrzymywałem od wydawców, od spotkań paryskich, od redaktora Giedroycia z Instytutu Literackiego, zeszyty literackie od Basi Toruńczyk, z Polonii, z Londynu, z wydawnictwa Gryf. No, tych wydawnictw było troszkę, z aneksu oczywiście, no to je dopakowywaliśmy do tych transportów, no i one były łącznie z transportami wysyłane. To ja bym chyba tutaj w tej kwestii skończył, natomiast jest tak, że właśnie do każdego z tych paneli, które były poprzednio, to mam uwagi. To może nie będę tych wszystkich uwag wymieniał, natomiast tak jak Rumuni mieli w Madrycie swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne jeszcze stare, to my mieliśmy w Watykanie ambasadora Papy, który bodaj do 65 czy 7 roku wydawał paszporty jeszcze. Tak? Że jeśli chodzi o rozejście redaktora Giedroycia i Józia Czapskiego z Uniwersytetem w Strasburgu, to troszkę wiązało się z tym, że oni się uparli, aby umieścić tam Czesława Miłosza, późniejszego laureata Nagrody Nobla, jako wykładowcę. No i tu się nie udało, bo przecież Miłosz był wcześniej komunistycznym dyplomatą, więc nie szło, żeby był wykładowcą na uniwersytecie. Ale gdy ten uniwersytet zamknięto, to myśmy sobie sami powołali własny uniwersytet przecież w Londynie. Polski Uniwersytet na Obczyźnie, czyli Polish University in Exile, na którym wykładali no, na przykład Leszek Kołakowski, prawda? Wykładali profesorowie London School of Economics, wybitni historycy, no, z tym, że to nie był taki normalny uniwersytet, tylko to były takie no, zajęcia dokształcające.
czyli dokształt. No i ten dokształt dla emigrantów lub dzieci emigrantów, myślę, dość dobrze funkcjonował. Później wielu z absolwentów, w cudzysłowie, tego uniwersytetu wróciło do Polski. Znam kilku, jak na przykład, nie wiem, rodzeństwo Jaraczewskich, czyli wnukowie marszałka Piłsudskiego, którzy z Londynu wrócili z emigracji, i wiele jest takich innych przykładów. Dobrze, i co jeszcze jest, nie przekraczyłem czasu, bo już teraz będzie na inny temat. Chwila. Wiecie, dla mnie bardzo ważne, kiedy byłem sam emigrantem, były różnego rodzaju dokumenty wydawane przez radio. Jak na przykład tutaj jest Poland under Martial Law, chronologia wydarzeń od 13 grudnia do 30 grudnia 1982 roku. Znaczy od 13-81. Albo na przykład podziemne struktury Solidarności 13 grudnia 81, 13 grudnia 1984. To były niezwykle ważne dokumenty, materiały, bowiem my jako to biuro zagraniczne jakoś reprezentowaliśmy tę Solidarność i musieliśmy rozmawiać z dziennikarzami, z politykami, z różnymi. I nie sposób było, zajmując się tym wszystkim, czym się musieliśmy zajmować, jeszcze dokładnie studiować, co się w Polsce wydarzało. I te materiały były bezcenne. Nadto wybory z prasy podziemnej, które to szykował. Też jest twoje? A tak. No dobrze. Wybory z prasy podziemnej, czy wybory z prasy reżimowej, które także były do wielu ludzi spoza radia. Mówię spoza radia, choć ja z radiem blisko współpracowałem. Były one rozsyłane. Więc tutaj rola radia, jeśli chodzi o to, jak ono nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem różnych ludzi na emigracji oddziaływało na opinię publiczną Francji, Szwecji, Anglii, innych krajów. No myślę, że o tym też nie należy zapominać, bo te materiały radiowe umożliwiały nam opowiadanie o Polsce, czego ci dziennikarze czy ci politycy nie przyjęliby, gdyby otrzymywali je oni bezpośrednio z radia. Natomiast w związku z tym, że to oficjalni przedstawiciele Solidarności, no to wchodziło jak w masło. Dziękuję bardzo. Bardzo. Next witness is Robert Gillette, former Los Angeles correspondent in Moscow and Warsaw. The floor is yours. Thank you. Let me say first, I'm so grateful to Anna and the other organizers and hosts of this conference for giving me the opportunity to see Gdańsk again for the first time since August of 1984. What a change. Wow. The museum is wonderful, the city is wonderful, and it's not a surprise, but it's breathtaking. Thank you. I want to talk a bit about the elephant in the room, Russia, or as it used to be known, the Soviet Union, to provide a little context here, if I may. I was there from 80 to 84, and then here in Poland from 84 to 87. Moscow, as you may know or remember, in those times, was an incredibly gray, drab, shabby, depressing place. Even on a sunny day, there was something oppressive about the place. But beneath the surface, it was an incredibly lively, complex social structure at work, rivers of human contact and information flowing. To Mike Warner's earlier point, the Leninist social system was completely alien to human nature. Russians understood that as well as anyone else. And to cope with it, you had to develop your own personal systems of interdependent support, friendships, extended family, old school friends, work colleagues that you could trust. And these networks of interdependence inevitably overlapped with each other.
and interconnected. And so what you had in Moscow was actually a gigantic village of interconnected networks of mutual support. Playing into this was a comprehensive failure of Soviet propaganda, at least insofar as millions of better educated urban residents were concerned. People understood that media, radio, and television, and newspapers didn't reflect the realities of their lives. How could they trust it to reflect reality in any other respect? But if all of that was a lie, then what was the truth? And how did you determine the truth? I came across just a few days ago a marvelous piece by David Remnick in the latest New Yorker magazine about Putin, in which he says, KGB officers like Putin were nearly as dismissive of communist ideology as the dissidents were. Quote, the Chekists in his time laughed at official Soviet ideology, Gleb Pavlovsky, a former advisor to Putin, told me, that is, David Remnick. They thought it was a joke. Well, so did millions of other people. What this produced was an incredible, to me, the most vivid memory I have of the place, hunger for information. And this was not a passive yearning for information. The failure of Soviet propaganda produced millions of information predators, hunter-gatherers who would grasp bits and pieces of reality of their own lives and the outside world and assemble their own sense of how their own world worked and how the outside world worked. The sources of information depended on how much risk you were willing to take and your ingenuity. So millions, yes, listened to international broadcasting. There was the book program, which I will come to. At the most passive end, even Soviet television sometimes displayed flashes of reality. I was with friends one night at Moscow State University. I would trundle the television over there every now and then with a video player, and we'd watch American films, and we'd talk. And this is a way of connecting. This is the ultimate challenge for a journalist, to connect to real society, which dissidents and refuseniks were now no longer part of. And we're watching Vremya, the evening news, and there's a report on the wonderful grain harvest. There's a report on another anti-nuclear demonstration in America. Nobody's watching television. They're all talking among themselves. And at one point, this American demonstration, the police are breaking it up. People peel off, and they run into a typical American drugstore, which is kind of like a small supermarket. Suddenly, conversation has stopped. Everyone is watching television, and somebody says, my God, is that a normal American drugstore? That dictated the conversation for the rest of the night. I lost control of the agenda. So people would grasp for information whenever and wherever they could find it. This was a time of anti-nuclear demonstrations, Pershing missiles versus SS-20s, American anti-nuclear groups, peace groups would come streaming through Moscow to commune with their Soviet colleagues. And at one point, the Soviets even sponsored a joint American-Soviet peace rally in Moscow. And of course, bussed in people, a couple hundred people to perform the audience. And I went to see what might happen. And normal people were gathering, regular onlookers were gathering at the periphery. And I thought, okay, here's maybe an opportunity to meet someone else who would connect me to Soviet society, just an ordinary person. And I picked out a woman on the periphery. She seemed intelligent, middle-aged, professional, probably. And I introduced myself. I said, hi, I'm Robert Gillette. I'm an American correspondent here. I just wonder what your impressions are of this event. And she looks at me. This astonishment washes over her face. She says, you're Robert Gillette? As if I'm some kind of celebrity. And I said, well, yes, here's my card. So, I don't understand. On the Voice of America, your Russian is so much better. Well, okay. It hadn't occurred to me until that moment that they were reading my stuff. And I explained this to her, and she said, oh, and walked away. She was not one of those who was willing to take a chance on establishing a longer-term connection to an American correspondent, which was very, very risky. On the contrary,
One January, I found myself in Novosibirsk on an official foreign ministry organized trip in the hotel. And I made a point of always being very polite, courteous to the floor lady, the de journée, who handled the keys for all the rooms on each floor. And I would leave my door slightly ajar, slightly open, not have the radio on, listening to probably the VOA's, you know, English news, kind of trailing my coat and hoping that somebody would take an interest. And indeed, it worked that time. 6 o'clock in the morning, next morning, there's a soft knocking at the door. And this young man, well, probably 30-something, standing there, and he said, you're the American, right? And he said, can I come in? Can we talk? And I said, yeah, sure. And he said, great, I'll be right back. So he goes back to his room, and he comes back with two copies of America Magazine. USIA published this beautiful, better than National Geographic, free publication. And they were allowed to distribute 50,000 copies, I think, quarterly, in exchange for the Soviets being able to distribute Soviet life in the U.S. Of course not. We got the better end of this deal. The embassy itself could not pass it out, but anybody else could. So my wife would take it into the Rynek, the local market, and tip the people with it. And she once got fresh imported New Zealand lamb for a couple of copies. It was a commodity. So this guy comes back with two copies of America Magazine. Virtually every paragraph has been annotated with questions, comments, and not just by him. There's a little circle, discussion circle of friends. And he's been carrying this around, hoping that he's from a closed Siberian city. No foreigners allowed. But now he's in the big city in Novosibirsk. Maybe he could find an American. And lo and behold, he did. So we spent maybe 2 hours talking about this, the end of which I said, look, we've got, you come to Moscow, we can talk. He said, oh my God, I'd never do that. That'd be so risky. But in the end, he agreed to, and we established a friendship. We would see each other every few months for the next several years. And he became a client of the book program, about which I knew essentially nothing. Not he alone, but half a dozen other friends who wanted books and would give me lists of books they wanted. I said, I have a feeling that we can get books of any kind in Russian. Just tell me what you want. How did I know this? On my annual visits back to Washington, somebody in the State Department's Soviet desk, the subject came up and he said, oh, you want books? Here's an address, a phone number, and a name. Call this number. Okay. Can we put the first picture up there? I still have this little piece of paper and I pulled it out a few days ago. This is a photograph taken just a few days ago by friends in London. You see the circled door over here, the blue door. It's a residence now. You can see in the address up here, it's Morton Terrace in Belgravia. Do you know that? Yeah. In 1982 through the 80s, it probably went away about 1990, 3A Morton Terrace was a rather shabby retail shop. You can go to the next picture. Yeah, where you see the Venetian blinds, it was just a big pane of glass with shades on it. There was a piece of glass in the door with a hand-lettered sign. There was a sign over the head that said the Universal Book Exchange. Not store, but exchange. And a hand-lettered sign in the glass of the door that said, by appointment only. But no way to make an appointment. You had to know, if I can find it here, had to know that the phone number was 821-9013, for the record, and Mrs. Joan de Balcar, or Balcar, B-A-L-C-A-R, would answer the phone, you make an appointment, you meet the next day. Al Reich, in his book, did not know about this. Joan de Balcar, or Balcar, appears on page 518 of his book as a person who ran the London operation, but he didn't know about this because he didn't have access to the CIA records. I know that because, as I learned just shortly before his death about the book that he had finished, I sent him this information. He said, no, I don't know anything about it. Haven't seen that. So I'm declassifying this today, okay? take that.
So you call Mrs. de Baltzar, and she would show up. She's a very pleasant middle-aged lady. I hope she's still with us. And inside, bare wooden floors, bookshelves all the way around and down in the basement. I only had lists for Russian books. There may have been others there as well. I trust there were. I would just give her my lists. She would box them up in little boxes like this. And we would mark the box so I knew which boxes corresponded to which friend's lists. That would be hard to sort out later. And then, here's another secret. She would send them to my APO address, the U.S. diplomatic pouch address at the U.S. Embassy in Moscow. I was in Warsaw. I don't recall what my address was in Moscow. In Warsaw, the press officer was Paul Smith. And my address was Paul L.A. Smith, L.A. for the Los Angeles Times. So something like that worked in Moscow. And about a month later, the 10 or 12 boxes of books, maybe 60, 70, 80 books, would arrive. And I would take them home one box at a time and a couple of shopping bags and get them to the friends. And they would go into the system. It was mostly Solzhenitsyn, Pasternak. But who else understood Soviet society more credibly and in greater detail than those two people? So this was part of reality building your own structure of reality. Some of the books were for Roy Medvedev and the dissident writer. He had a vast library in his apartment, and I doubt that any of his books were loaned out. But all of the others, I think, went into distribution, probably benefiting people economically. They probably sold them after they finished reading them, and they went into the black market. So that was my... there was no charge, no cost to this. And I remember asking the person who told me about this, I said, well, this is interesting. They just box up the books, they send them, I don't pay anything. He said, right. I said, who runs this? He said, well, you know. I said, oh, okay. So that's as far as we got. We know. Thank you. Next witness is Andrzej Mietkowski, the keeper of the Radio Free Europe voice archive at the Polish Radio. The floor is yours. Proszę bardzo. With your kind permission, I will speak in Polish also. Okay, you can speak Polish. Yes. If you are. Występując jako 21 albo 22, właśnie w tej chwili próbowałem policzyć w tym naprawdę bardzo ciekawym panelu. Zajmuję się od pół godziny wykreślaniem tych akapitów, które wydawały mi się interesujące, ale które już zostały wygłoszone przez kolejnych występujących i niewiele zostało. Zacznę od takiej anegdoty jako motto. Pan wspomniał o podróżach Mindena do Europy. Nieodżałowany Alfred Reich, autor książki Hot Books in a Cold War, opowiadał mi, jak rozmawiał z wdową po Mindenie i kiedy on założył po raz kolejny swój legendarny prochowiec i zbierał się do wyjazdu do Europy i brał już do ręki teczkę, mówiono, że teczkę wypełnioną dolarami, to jego nastoletni wtedy syn podszedł do niego i zapytał, tato, a ty znowu wyjeżdżasz i ja tak naprawdę się zastanawiam już od jakiegoś czasu, co ty robisz w ogóle, kim ty jesteś, co to są za wyjazdy? A Minden przed wyjściem tak się nachylił do niego, mówi, słuchaj synu, no twój ojciec jest kowbojem. A ten tak się zdziwił, mówi, ojciec, no nie rób ze mnie wariata, ja wiem, jak wygląda kowboj. No kowboj ma na głowie kapeluch i ma rewolwery. A ten się znów do niego nachylił, mówi, twój ojciec jest kowbojem, ale takim, który nie chce, żeby inni wiedzieli, że jest kowbojem. I wyjechał na kolejną swoją misję do swoich ludzi w Europie. Ja miałem okazję znaleźć się w Paryżu w 1981 roku, w czasie pierwszego karnawału tak zwanego Solidarności. I miałem straszny ciąg do książek. Zajmowałem się przed wyjazdem z Polski na nieporównywalnie mniejszą skalę niż Mirek drukowaniem zakazanej bibuły w Krakowie. Ale kiedy tylko wyjechałem, zacząłem pracować w kulturze paryskiej u Giedroycia, pakując książki. I szukałem dojścia do książek w języku rosyjskim. Ja znałem rosyjski z domu. I przyjaciele wyposażyli mnie w
we właściwy kontakt i w ten sposób trafiłem, ja nie mam niestety zdjęcia, bardzo żałuję, że nie mam takiego zdjęcia jak to, które pokazał przed chwilą Bob Gillette, ale trafiłem też w takie miejsce w Paryżu, które się znajdowało w bardzo ekskluzywnej dzielnicy niedaleko ogrodów Tuileries, na 8 Rue Hyacinthe i tam też można było przyjść tylko na kontakt telefoniczny, a numer był 261-05-77. Jak zadzwoniłem pod ten numer, to dostałem czterocyfrowy kod 9145 i tym kodem wszedłem do takiego miejsca trochę jak z trzech dni Kondora Polaka. Znaczy wyglądało to wszystko na ekskluzywną kamienicę, z marmurowy hall, winda na pierwsze piętro i tam była skromna tabliczka Centre International Littéraire. I tam za zamkniętymi oknami z dala od paryskiego zgiełku było takie prawdziwe Eldorado dla rosyjskich emigrantów. Znaczy tam były znów półki od podłogi do sufitu w ogromnym apartamencie 200-metrowym i od podłogi do sufitu zastawione książkami Arona, Camusa, Nabokowa, Gillasa, ale w języku rosyjskim, to było rozdawnictwo rosyjskie. Biurem rządziła Anna Anatoliewna Rudczenko, taka bardzo elegancka, energiczna małżonka radykalnego antykomunisty Nikołaja Rudczenko z białej emigracji. I ona była wieloletnim koordynatorem tej paryskiej filii sieci Mindena. A pomagał jej Czech o imieniu Milan, nazwiska nigdy nie poznałem. Na tych półkach od podłogi do sufitu książki, na podłogach nierozpakowane kartony z nadrukami Posef Verlag, Ardis, Imka Press, Overseas Publications Interchange, La Presse Libre, wszystkie największe rosyjskie oficyny. Ale co ciekawe, w kątach na stole przygotowane na zamówienie dla odbiorców określonych takie czasopisma jak Time, jak Lancet, również pisma branżowe, po które mieli przyjść odbiorcy do Rosji wiozące zaprzyjaźnionym lekarzom, pisma pokazujące najnowsze trendy w medycynie, no bo to był rzeczywiście, jak już tu było powiedziane, projekt nie tylko politycznej indoktrynacji czy politycznej edukacji, ale to był projekt zasypywania fosy, która cywilizacyjnej fosy między wschodem a zachodem. Tam były nawet pisma typu Paris Match, które miały prawdopodobnie ludziom z moskiewskiej elity, a niewykluczone nawet, że z elity zbliżonej do kręgów władzy, miały pokazać, co się teraz nosi w Paryżu, żeby wyobraźnia tych ludzi po prostu nie zamarła z braku ćwiczenia. No więc będąc szczęśliwcem, który tam dotarł, natychmiast zacząłem wypełniać torbę wymarzonymi tytułami. Brodski, Sołżenicyn, Archipelag Gułag, Archiwum Rosyjskiej Rewolucji, 12-tomowe. Wszystko było skrupulatnie spisywane, ewidencjonowane przez Milana i dopiero po sprawozdaniu można było z tym się stamtąd zabrać. Ja na początku zaglądałem tam co kilka tygodni, potem coraz częściej, a potem już regularnie tam przyjeżdżałem i pakowałem książki, które przenosiłem z kolei do swojego biura, zacząłem współpracę z Radiem Wolna Europa, a tam się pojawiali albo znajomi z Polski, albo znajomi z innych krajów, z Rosji. A potem zacząłem współpracę z Anną Anatoliewną Rudczenko i z rosyjskimi emigrantami skupionymi wokół tygodnika Ruskaja Mysl. I zaczęliśmy wyjeżdżać z książkami na spotkania z zaprzyjaźnionymi kierowcami tirów sowieckimi, a potem z marynarzami. Ci marynarze do Paryża szmuglowali przede wszystkim kawior, a z Paryża między innymi wywozili pudła z książkami. Jestem przekonany, że na handel, ale jakby częścią tej operacji było przeświadczenie, że książka, nawet jeśli się pojawi gdzieś za duże pieniądze na czarnym rynku, to ona już jest we właściwej strefie, tak? To ona już robi swoje. A potem postanowiliśmy uruchomić z Janem Chodakowskim z Londynu, szefem wydawnictwa Polonia Bookfound i Puls, postanowiliśmy uruchomić na podobną skalę operację własną, ale ona była troszkę inaczej zorganizowana, bo do Polski przyjeżdżały nie pojedyncze osoby z Rosji, tylko przyjeżdżały tłumy, nawet w stanie wojennym oczywiście tłumy nie przyjeżdżały, ale już w pierwszej połowie lat 80. na powrót ten ruch się wznowił, a Paryż stał się taką jakby stolicą nowej emigracji z Polski.
Więc przyjeżdżały tłumy i myśmy postanowili uruchomić rozdawnictwo w dużej skali. Ono musiało być na swój sposób zamaskowane i to nie mogło być tak jak na tym zdjęciu, bo wystarczyłby po rozpoznaniu tego miejsca jeden aparat fotograficzny po drugiej stronie. My wynajęliśmy dla mnie, znaczy ja wynająłem dla siebie mieszkanie w takim kompleksie wieżowców w okolicach bardzo ludnej paryskiej Chinatown w dzielnicy Belleville. I to były cztery wieżowce kilkunastopiętrowe, ale w jednym z nich wynajęliśmy trzy garaże połączone. I w tych garażach, w ciemnościach, bo tam nie było oświetlenia, zostały rozłożone na ziemi europalety, a na tych europaletach pryzmy książek tytułami. Tam było równocześnie 3-4 tysiące książek, 40-50 tytułów. To były głównie książki z Londynu, z Aneksu, z Polonii, z Pulsu. To były książki Piotra Jeglińskiego, to były z Paryża, z wydawnictwa Spotkania. Redaktor Giedroyć bardzo powściągliwie, on miał swoje własne, mniej hurtowe sposoby dystrybucji. Również wydawnictwo paryskie Libella, pana Kazimierza Romanowicza z jego księgarni na wyspie. I tam do tego naszego magazynu, no, chcieliśmy zanęcić ludzi, więc dystrybuowaliśmy numer telefonu w Polsce i to trwało bardzo krótko. I ten telefon po prostu zaczął się urywać. Dalej już funkcjonowało rzeczywiście łańcuchowo. Znaczy, codziennie było kilkanaście telefonów, wszyscy na zamówienie na określoną godzinę. Ustawialiśmy to tak, żeby ludzie się nawzajem nie spotykali, ale zdarzało się, że z kimś na dole byłem przy wybieraniu książek z latarkami, a z drugiej strony na górze moja żona przygotowywała już sprawozdanie. Sprawozdanie to były takie wielkie płachty papieru, nie było jeszcze, komputery osobiste dopiero się pojawiły, ale Excela nikt nie znał, więc Excela wykonywaliśmy linijką. Ty znałeś? Ja nie znałem. Excela wykonywaliśmy linijką, była tabela, na górze były tytuły książek, które są w magazynie, a tutaj byli odbiorcy. I rzeczywiście sprawozdawaliśmy to wszystko, raz w miesiącu wysyłałem sprawozdanie do Janka Chodakowskiego, do Londynu, a on, jak rozumiem, wysyłał je dalej za ocean. Kiedy Alfred Reich przygotowywał swoją książkę, ja się zwróciłem do Janka Chodakowskiego, żeby wyciągnąć kopię tych dokumentów i okazało się, że one są niejawne, classified, tak? Albo ich po prostu już nie ma. W każdym razie nie zdobyliśmy niczego. A bardzo żałuję, bo tam na tej liście odbiorców tam mieliśmy no, całą, można powiedzieć, późniejszą elitę polityczną. Tam byli ludzie kościoła, tam byli ludzie z opozycji, którzy mieli się stać niebawem ministrami. Tam był wybrany niedawno prezydent Komisji Europejskiej. I trwało to kilka lat i potem przyszedł rok 88 i powoli trzeba było zdać sobie sprawę, że no, rzeczy się będą przenosiły już do Polski. Finałem było, apogeum była wizyta chóru kościelnego, który przyjechał z Warszawy. Zaprzyjaźniony ksiądz przyjechał do mnie po listę tytułów dostępnych, spisał wszystko, a nazajutrz wrócił z zapotrzebowaniem na 1000 mniej więcej książek, bo każdy pasażer zażyczył sobie 15-25 egzemplarzy. Też jestem pewny, że chodziło o to, żeby część z nich spieniężyć, ale jak powiedziałem, no, między innymi o to chodziło. Przewoziliśmy te książki i wtedy urwaliśmy zawieszenie w samochodzie, ale to w zasadzie już był koniec tej operacji, bo niebawem spakowaliśmy te europalety i one wszystkie pojechały do Warszawy. Najpierw na rozdawnictwo, a potem na reprinty. No i finał tego jest dziś taki, że część tych książek mam w swoim pokoju na półce, ale te same książki w trochę innych okładkach widzę w księgarniach. I wtedy myślę sobie, że to właśnie o to chodziło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wreszcie ostatni świadek, Witold Pronobis, były pracownik Radia Wolna Europa, odpowiedzialny tam właśnie za program odnoszący się do polskiej prasy podziemnej. Proszę bardzo. Witam Państwa. Proszę Państwa, jeszcze zanim powiem chyba właśnie o tym dziale, który przyszło mi prowadzić i które chyba wniosło bardzo ważny rozdział w historii radia, bo
dzięki też temu działowi radio mogło stanowić też rodzaj reprezentacji polskiej opozycji. Od jakiegoś czasu, pewnie jeszcze przede mną, robiło to w miarę często, choć nie systematycznie, a później już po stanie wojennym od 1982-1983 roku było to rzeczywiście radio, które polska opozycja zaczęła uważać za swoje radio. Właśnie dlatego, że w dużej części programu mówiliśmy głosem polskiej opozycji. Głosem, który był jakby konsekwencją czytanych przez nas tekstów pisanych. Tekstów właśnie bibuły tak zwanej, czyli polskiej prasy podziemnej, zresztą nie tylko prasy, publikacji w ogóle, książek. I zanim trochę opowiem o tej mojej pracy, jak to się odbywało, to wszystko było dosyć skomplikowane, bo przecież nie chodziło tylko o dostarczanie tych tekstów do polskiej redakcji głównie. Ale ten program w jakimś sensie nie chcę powiedzieć narzucony, ale zaproponowany przez dyrekcję amerykańską, która zdawała sobie sprawę, że to akurat w Polsce niesamowicie szerokie zjawisko polskiej prasy podziemnej powinno też zachęcać inne kraje do podobnej działalności. Krótko mówiąc o tym, co się działo w Polsce, chętnie mówili też redaktorzy innych sekcji Radia Wolna Europa, narodowych, i często przychodzili do nas po informacje. No a poza tym wydawaliśmy też to, co Mirek Chojecki przez przypadek pokazał, specjalne takie opracowania, które dotyczyły zjawiska polskiej prasy podziemnej. Oczywiście po angielsku to było rozsyłane nie tylko do innych sekcji radia, ale szło znacznie dalej, właśnie do różnych organizacji, ale też wyższych uczelni, też agent rządowych, prawdopodobnie też do przedstawicieli władz różnych państw, też oczywiście Stanów Zjednoczonych. Ale zanim o tym wszystkim powiem, może jeszcze taka mała dygresja, może dlatego zasadna, że ja też tam bywałem na zasadzie kolejnego takiego punktu, gdzie szukałem sposobów sprowadzania w możliwie najbardziej szybki sposób, żeby te pisma były, które w Polsce wychodziły, zwłaszcza pisma były tu ważne, jak najszybciej trafiały do radia, żeby one miały to, co w prasie jest tak niesłychanie ważne, czyli aktualność. I jednym z takich sposobów spotykania wielu ludzi, którzy mogli mi w dostarczaniu tej prasy pomóc, były targi książki we Frankfurcie nad Menem, które to targi były właśnie czymś bardzo chyba ważnym i jeżeli można tu jakiś taki postulat badawczy wysunąć dla osób, które się też naukowo, też i Komitetem Wolnej Europy zajmują, dostrzec to ciekawe zjawisko, jakim były te targi, a przy okazji tych targów możliwość prezentacji tych wydawnictw właśnie emigracyjnych. I to była taka bardzo nawet śmieszna, taka trochę komiczna sytuacja, bo piętro niżej pod nami były oficjalne, pod nami mówię, czuję się tak jak też właśnie ten wydawca emigracyjny, jak Kontakt, jak Spotkania, jak Giedroyć, jak no wszystkie te, które tu już zresztą padały, wydawnictwa, które się spotykały powiedzmy na drugim poziomie tych ogromnych terenów targowych. One były mniej więcej zgromadzone razem, jedno obok drugiego, siedział Giedroyć z panią Hercową, siedział Piotr Gliński, siedział Mirek Chojecki, no cała masa ludzi, dzięki, to była fajna też okazja jakiejś wymiany poglądów i taka towarzyska, ale no tak, sekta wręcz, jak mi tu podpowiada Mirek, ale z drugiej strony też okazja do właśnie tej dystrybucji, bo przychodzili tam no najczęściej zresztą pracownicy tych oficjalnych PRL-owskich wydawnictw,
właściwie tak podkradać nam, na co się nam, to znaczy właśnie tym wydawcom emigracyjnym, te miniaturki, które tutaj przed chwilą jako jeden z przykładów Państwo widzieli i oczywiście z pełną zgodą okradanych, no bo o to chodziło, żeby one trafiły do Polski, a one w ten sposób bezproblemowo do Polski trafiały. No ale wracam właśnie do tej komórki, którą przyszło mi, jak mówię, kierować. Sposób jej powstania, to myślę, że zrodził się dużo wcześniej, chociaż tak naprawdę jego konieczność zorganizowania w radiu takiej stałej instytucji, stałej komórki, która będzie zajmować się właśnie i przygotowywaniem tych tekstów prasy podziemnej na antenę, ale też ich jakiegoś takiego, no wszystkim archiwizowania, ale też naukowego opracowywania i wydawania tych różnych ekstraktów czy wypisów z tej prasy dla innych sekcji, jak również dla innych instytucji pozaradiowych, dawało tą no, bardzo wyjątkową okazję zaprezentowania tego, co się w Polsce działo. No oczywiście, jeżeli chodzi o radio i o polski program, no przede wszystkim słuchaczom w kraju, ale też właściwie całemu światu, całemu wolnemu światu. Jeżeli mogę tak to określić. I przejdę teraz do tej właśnie chyba najbardziej spektakularnej akcji, jaką był powrót tego wolnego słowa za pośrednictwem radia do kraju. Jakie to było ważne, bo przecież te pisma liczne, tych tytułów były setki. Były jednak siłą rzeczy drukowane w bardzo niewielkim nakładzie i ich zasięg oddziaływania był właściwie minimalny, ale nagle stał się ogromny. To, co się często dzisiaj określa jako papierowa rewolucja, myślę, że tak naprawdę było rewolucją, którą robiło Radio Wolna Europa, bo właśnie myśmy te teksty, które trafiałyby normalnie, nie wiem, do kilkuset odbiorców, trafiały do miliona odbiorców. Powodem, czy to zjawisko dostrzegali oczywiście sami wydawcy i ta moja praca dosyć taka trudna, no polegająca na z tej niezręcznej pozycji pracownika Radia Wolna Europa, który miał organizować gdzieś jakoś sprowadzanie tej prasy do Polski, to z biegiem czasu stało się tak, że ci podziemni wydawcy sami zabiegali, żeby ten ich produkt, te ich teksty, ich pisma, ich książki przyjeżdżały do Radia Wolna Europa. Oczywiście to wszystko jakby narastało z czasem, to się zwiększało w miarę jak stawało się to coraz bardziej oczywiste dla tych wydawców, ale powiem, że już kiedy powstał KOR, a więc długo przed powstaniem Solidarności, bardzo regularnie komunikaty KOR-u docierały do radia, przesyłane przez jakiegoś anonimowego nadawcę i które oczywiście bardzo szybko trafiały na antenę i dzięki temu Polacy, słuchacze, no polska opinia publiczna mogła dowiedzieć się i o wypadkach radomskich i o tym, co o wszystkich konsekwencjach, które później były, no i o samym KOR-ze, który tak naprawdę dał początek potem demokratycznej opozycji w Polsce. No, myślę, że nie ma tutaj czasu, żebym opowiadał o wszystkich szczegółach, jak ten mój dział funkcjonował, ale powiem jedną rzecz, która wydaje mi się tutaj dosyć ważna. Oczywiście dla podziemnych wydawców było istotne, żeby ta prasa, żeby ten ich produkt wracał w zwielokrotniony sposób do kraju za pośrednictwem radia. Ale też no myśmy... Myślę tu o oczywiście finansowych sprawach i o tym, co nie pochodziło z mojej kieszeni, tylko z jakiegoś budżetu radiowego, płacili za te pisma tym, którzy je dostarczali. A oni za to kupowali natychmiast farby drukarskie, niekiedy same maszyny, powielacze, więc ta pomoc Komitetu Wolnej Europy, taka bardziej
bezpośrednia, no, która dotyczyła zwykle wydawców podziemnych, miała też taki nie do końca oficjalny wymiar w postaci właśnie choćby takiej pomocy za pośrednictwem kupowania tutaj przeze mnie fizycznie tych pism, a w rezultacie no, gdzieś w drugim rzucie no, te pismo mogły być dalej gdzieś tam w kraju produkowane, no bo oni mieli, ci wydawcy mieli środki za które nabywali no, maszyny drukarskie i farbę i tak dalej. To my im przesyłaliśmy, nie musieli. No właśnie, ale docierały one też i z innych źródeł, o czym trochę zresztą Mirek Chojecki powiedział. Ja myślę, że mój czas minął też, więc chyba thank na you. Tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Thank you very much to all the panelists and witnesses for the perfect timing. And that means that we have time for question and answer, and we have, well, a lot of time for questions and answers. So, okay, I open the floor for the general discussion and questions and answers. Okay, Professor Baudega. Now I can get some time again, because you asked me about the CIA and my relationship, non-relationship of being accused, but you never got to the book program. So while I appreciate that everything was being done externally, I was behind the Iron Curtain working within Poland, which was the easiest East European country to function. You had the church, which was the biggest membership in the Communist Party. You had the Polonia organizations in the United States, which is the strongest ethnic group to support the Poles. And you had congressmen, Zablocki, Rostenkowski, and who were on the House Foreign Affairs Committee, House Ways and Means Committee, who were supporting us in terms of getting budget and funding for the operations in Eastern Europe. But I gave 20,000 books to the University of Poznan to establish an English department. Spent 3 years to help organize the first American Studies program at the University of Warsaw, which is only one of its kind in all of Soviet Union, Eastern Europe. And there were thousands of books that we gave to them. I spent 3 years to open and establish the American Consulate in Krakow, which was funded not by the State Department, but by USIA, until all the Gorale were coming down from Zakopane demanding visas and refusing to go to Warsaw, so we finally had to open a real consulate. But there we had books, library, easy access for students, because I chose the building on Stolarska, and there was an exit right into the square, and right there was a student union organization. They could duck right into the consulate, which was not really a consulate at the beginning, but a cultural center. So we were distributing books. George Minden, when he was short of money, was using the USIA donated books program, unknown to the USIA that he was giving money to a CIA front organization be shipping books to Eastern Europe. Those same books were being shipped to us in so-called M bags, big postal bags, which I'd get in Poznan and later on in Warsaw, thousands of books which we'd send out directly, meeting with these Poles. Many of these books were useless, but we throw away, but others, which were expensive books. Direct contacts with people like Krzysztof Skubiszewski, who had come back from Harvard, wanted law books, were very expensive books. We were able to give these books directly to people like him. George Minden had these lists of people they're shipping books to, which you guys were looking, talking about. I discovered in sitting with Albert Reich that the list of books that they were sending from the CIA were the same contacts that I had in Warsaw, and it looked as if the political section and the press and cultural section list of contacts were the same ones that they were shipping books to out of New York and elsewhere. So there was a duplicative effort. There was no coordination of this between USIA or CIA. In fact, when I was working in Poznan for 3.5 years, I never got any guidance from Warsaw, no coordination of strategies or policy guidances. I was on my own, but I had unlimited budgets. We had the PL 480 monies. I could order language laboratories. I could order thousands of books. And I would just call the
Carl Shark was the desk officer at Washington. I needed this, I needed that, and the stuff was shipped. A ship would arrive in Gdansk or Gdynia. Thousands of books would be unloaded. We would bring them down to Krakow and Poznan for the annual English language teaching seminars, and books on literature, linguistics, dictionaries would be handed out, several books that 300 students that are participating in these seminars. First organized by the British Council and then taken over by us, by USIA, in the 1960s. George Minden, Alfred Reich told me he's worried that George Minden destroyed many of these files when he closed down the program in 1991. I tried to help Alfred get materials from the CIA. We worked together for a couple of years. CIA claimed it shipped the materials to the State Department. State Department denies ever getting anything. And it was also said, well, maybe the USIA had them. We looked through the USIA archives. That material is missing. You will not get the material on the former Soviet Union because CIA considers that yet to be too sensitive. And given Putin's Russia, I think it would be better to just leave it alone. But there were lists of Polish contacts, and Reich felt that given, and unfortunately he died before he could accomplish this, but he felt there was a great deal that could be gained by meeting with these still living Poles who were engaged in these activities, distributing these books in Eastern Europe. But what you mentioned about the Russia, the Soviet Union, let me read you something that I wrote about in a review of Alfred Reich's book. Soviet officials were especially worried about the impact of illicit books on young people, and particularly university students. Kramer points out that in December 1976, Yuri Andropov, at the time the head of the Soviet KGB, sent a detailed report to the Politburo of the Soviet Communist Party. The report noted the host of invidious influences from abroad, particularly newspapers and books from bourgeois countries that were allegedly causing negative behavior on the part of young people studying at university. According to Kramer, Andropov and other senior KGB officials feared that the surge of East-West exchanges and human contacts during the détente of 1970s were facilitating the entry of Western books, a myriad of publications, and other propaganda that is the mainspring of hostile elements among students. Apparently, Andropov was not concerned about his own son's behavior. In May 1974, the American Embassy in Warsaw gave a grant to the Polish Academy of Sciences to organize the first conference of Polish American historians, which was held in Jeburów, Poland. I was head of the embassy's press and cultural section at the time. The president of the Polish Academy of Sciences, Aleksander Gejstor, and two professors from Columbia, Ihor Shevchenko and Jarosław Belenski, ran the conference and the procedures. Two uninvited Russians appeared at the opening session. Two among them were Igor Andropov, Yuri's son, and another older academician, so-called, both representing IMIMO, the Moscow Institute of World Economy and International Relations. I invited Igor and his mentor to lunch at the end of the conference. Igor's English was excellent, as was the mentor's. Igor's knowledge of American history was impressive, and he enjoyed reading American novels. When I suggested that he might wish to study in the United States to pursue his interest in the US, the mentor interrupted and laughed, "No, he can't do that. It would spoil his objectivity." It was obvious that the young Igor had unrestricted access to as many Western and American books as he wanted, despite his father's warning of their invidious influence. But Poland was different. And I think it needs to be pointed out that what cannot be done in the other East European countries, we could get away with in Poland.
You had the Catholic Church, you had Poles who were willing to take risks, and you had then the formation of the Solidarity Movement, which was, you know, dramatic changes in what was happening here, Gdańsk and elsewhere in Poland. And despite my being, you know, watched day and night at times, that didn't prohibit me from maintaining these contacts. The best writers, the best plastic artists, the graphic artists, the best playwrights, the best film directors, they were all on the list. And every month I would have a film showing at home, and all these people would come over and watch American movies which they couldn't see elsewhere. And so, as difficult it may seem, and as I would say courageous and really excellent was the efforts being done by the Free Europe Committee and you individuals abroad, I would maintain that inside we were able to follow up and benefit from all these books and everything else that you're being sent. But it was that Edward Morris said, it's this last 3 feet. How do you take advantage of these other materials unless you sit down and talk to these people and meet with them? And some of these contacts that were duplicative in the sense of books and other materials being received, two of the English language graduates from the University of Poznan turned out to be Solidarity leaders in Torin and Katowice. The English lady that I hired to teach English at the University of Poznan, Mrs. Mroczek, was the mother of Peter Mroczek, who later became head of Radio Free Europe and also was very active in Solidarity. So I just want to say that appreciate it to be able to talk about the you know, accusation of being CIA, but I point out that I was conducting overt operations. Two former Press and Culture officers were persona non grata, sent out of Poland. Dan Howard in Warsaw, who was arrested 3 times and held, and Bill Howard in Krakow, who was beaten and also expelled because he was trying to follow advance in Katowice. Press and culture officers were looked at as being bigger enemies than anybody else in the embassies because we had contacts with students, academics, writers, film producers, and others that were considered dangerous. Sometimes they'd laugh about the coffee house intellectuals, but those elder coffee house intellectuals later on, their sons and daughters became active in Solidarity. Questions? Pytanie, proszę bardzo. You know, I found that the students, when I talked to university students in Poland, getting questions out of them, because professors always lectured at them. When, given what you've said and yes. The other panelists, what they've said, understanding that Poland was, let's say, a special case, if we look at this from the American perspective, and if we come to the end of the 70s and the 80s, was there any reason why the book program had to be, why any of it had to be covert? Could the same purpose have been accomplished if, let's say, it had been 100% a USIA funded operation, that USIA had as much funding as it had and CIA had together? So it was, you know, you've talked about what you could accomplish inside Poland. Were there still sensitivities? Let's say the Universal Book Exchange had been overtly organized and funded by USIA. Could that have worked or not at that point? Was there still an argument for secret funding from the United States? I would say yes. The reason being that there are certain publications, certain things that USIA could not distribute. The CIA was able to produce, Mindy was able to produce, translate, and ship books that if we distributed, we would have been denounced by Congress and others for distributing socialistic or other materials that was looked at negatively. CIA could get away with that.
wonderful job of translating French authors and others, which we wouldn't have. We only did American authors. And there are other materials produced by Giedroyc and others. Kultura, if you were caught with Kultura in Poland, you could be arrested. Jerzy Turowicz used to come up to see me monthly almost in Warsaw. He'd come to the embassy with his old bag, and I would give him the latest issue of Kultura plus a couple of packages of Marlboro cigarettes. And there were certain things, no, we could not successfully do because of the political sensitivity. But anything else, we can give away thousands of books. So I think two efforts need to be done. But I have to point out, it was uncoordinated. And it might have been helped if there was better coordination between the agencies. USIA, and I talked to senior officials, had no knowledge of Minden's operation. Faktycznie, będę mówiła po polsku, więc faktycznie było tak, że był bardzo bogaty zbiór tytułów książek wydawanych przede wszystkim przez emigracyjne, polskie emigracyjne oficyny, które nie pojawiłyby się jako pakiet książek rozdawany przez amerykańską agencję informacyjną. One mogły się tylko pojawić w Polsce jako element tajnej dystrybucji książek. Były to książki historyczne dotyczące na przykład doświadczeń wojennych, zesłania Polaków w głąb ZSRR, czy książki dotyczące historii powojennej, kryzysów politycznych w Polsce, cała gama czasopism emigracyjnych, począwszy od kultury, ale też czasopisma, które miały taki... inne bardziej radykalne spojrzenie na stosunki polityczne w Polsce, o wymowie bardziej jawnie jeszcze, no, trudno to stopniować, prawda, antykomunistyczną wymowę, takie czasopisma jak Orzeł Biały czy Narodowiec, więc legalnie nie wszystko dało się dystrybuować w Polsce. Natomiast oczywiście takie rzeczy jak słowniki, encyklopedie czy czasopisma fachowe, bardzo to pan Andrzej Mietkowski o tym wspomniał i rzeczywiście to z relacji osób, które otrzymywały książki, też ewidentnie wynika, że czasopisma fachowe, medyczne, ale też dotyczące nauk społecznych, socjologii, psychologii, również takie gazety ogólnoinformacyjne, one mogły właściwie znaleźć się w takiej jawnej, otwartej dystrybucji w Polsce. Thank you. Tak, jest słowo tylko dodam. Rzeczywiście poza tą ofertą w Polsce, taką bardziej radykalną, to ja patrzę na to z perspektywy rozdawnictwa rosyjskiego, w które byłem mocno zaangażowany. Rosyjska emigracja działająca dłużej, bo od roku 1917 wytworzyła na struktury polityczne, które no, bardzo jawnie, otwarcie wzywały do obalenia komunizmu. I trudno mi sobie wyobrazić dystrybucję tych publikacji, no, wydawanych choćby przez bazujący w Niemczech Posiew, który miał również szereg publikacji redagowanych przez grupę polityczną NTS, Narodno-Trudowy Sojusz, bardzo radykalną, bardzo antykomunistyczną, zdecydowanie wzywającą do obalenia władzy, to mi się wydaje niekompatybilne z działalnością USIA. Mnie dosyć przekonuje ten taki plastyczny obraz, który pan przedstawił, takich dwóch siatek, które jedna książkowych, tak, które jedna zajmująca się infiltracją książkami wschodu, a druga PRL-owskiej czy sowieckiej policji politycznej, która próbuje je zwalczać. To rzeczywiście tak działało. Znaczy nie ma tutaj czasu i miejsca na bardziej wyrafinowane, opis bardziej wyrafinowanych metod dystrybucji książek, ale panie i panowie pracujący w IPN nie oglądali zdjęcia urządzeń technicznych przekształconych, Mirek się tym zajmował w Paryżu, przebudowywaniem pojazdów
przekształcaniem ich konstrukcji fabrycznej i wytwarzaniem tam przestrzeni, w które można upchnąć bibułę. No to tylko mogło być finansowane przez Giedroycia właśnie, przez organizacje tak dobroczynne. No tak, ten samochód, o którym mówimy, rzeczywiście sfinansował redaktor Giedroyć, ale tutaj potrzebna była rzeczywiście, mi się wydaje, obecność innych niż USIA środków. Nie, na przykład część książek wysyłaliśmy w takich puszkach od konserw. Kupiliśmy urządzenie do zamykania takich dużych puszek z marchewką albo groszkiem, takie duże, kilogramowe one były. Tam trzeba było torebkę jeszcze z wodą wrzucić, że jak się weźmie, to chlupie i żeby waga się zgadzała. Także naprawdę to nie było bardzo proste, ale potem miałem pretensje od różnych dalszych, bliższych znajomych, że tu przyszła puszka z parówkami, więc prosili gości, a tam kurcze miniaturki kultury i nie ma co dać na kolację. Były przypadki ekstremalne, kiedy grupa warszawskiego RKW w trzecim roku stanu wojennego, Konrad Bieliński, Ewa Kulik, postanowili na chwilę wyrwać się z tego nieustannego kotła i przemieszczania się z jednego lokalu tajnego do drugiego. Zabrali 3-4 konserwy i pojechali w Bieszczady. Tam wchodzili przez półtora dnia na Połoninę Wetlińską, rozpalili ognisko, otworzyli puszkę i wyjęli ulotki wzywające do nieuczestniczenia w manifestacji 1-majowej półtora roku temu. Nie, z tym nie miałem nic wspólnego. Jeszcze dodam tytułem uzupełnienia, że właściwie niektóre zjawiska z zakresu tego projektu książkowego trzeba rozpatrywać w konkretnym przedziale czasowym. To podam taki szczegółowy przykład, myślę, że takich będzie więcej. W 1984 roku ukazała się w polskim oficjalnym wydawnictwie książka Jana Ciechanowskiego o powstaniu warszawskim, wcześniej wydana przez londyńskiego emigracyjnego wydawcę Jerzego Kulczyckiego, wydana w Londynie. Książka wcześniej rozpowszechniana nielegalnie w ramach projektu książkowego mogła się już w 1984 roku ukazać legalnie, praktycznie bez ingerencji cenzury. Zatem pewne zmiany polityczne, zmiany w elicie władzy, w postrzeganiu niektórych zjawisk politycznych i taka polityka też trochę, można powiedzieć, kanalizowania emocji i nastrojów polskiego społeczeństwa mogła powodować, że w miarę upływu czasu część książek emigracyjnych, również zawierających pewną wymowę polityczną, mogła pojawiać się w oficjalnym obiegu w Polsce. Dziękuję bardzo. Thank you. Next question. Yeah, thank you to the panel. We've heard a lot about CIA. We've heard a lot about USIA. There was a third very important American actor in the processes you're discussing, and that's the Ford Foundation. And in particular, Shepard Stone, during the 50s and 60s, very, very important for channeling Ford funds and setting up exchange programs with a particular focus on Poland. My question has two parts. Len, you said from USIA you didn't know what CIA was up to. Was there coordination with Ford? And for our Polish guests, did it matter to you who you were dealing with? Did it make a difference if it was USIA or if it was Ford, a private organization, or was this kind of irrelevant? Regarding Ford later became IREX, the International Exchange, Research and Cooperation Exchanges in Eastern Europe. I'm not aware of the Ford having particular ties in with CIA.
And I know for certain that IREX, for which I was associate from 1994 until I retired in June of this year, we certainly were not a CIA operator or funded operation in the 1960s when it got started. And, however, contacts with ESIA, as I pointed out, were just as sensitive as contacts with CIA in some respects. And I can see why they might accuse me of being a CIA, because when I was transferred from Poznan to Vienna to work in the Special Projects Office of USIA in Vienna, where we produced exhibit materials, photographic materials, publications for distribution in Eastern Europe, which could not be printed. For instance, if an embassy needed something printed, then it couldn't have it printed in Eastern Europe or Soviet Union. We would do it in Vienna in the Special Projects Office, where I had a stable of Poles, Hungarians, Romanians, Russians, all working on these translations of these materials. Also, the USI had a magazine called Horizon, and within that, we had a specific language insert, which was sort of dedicated, specifically targeted at a country, written by these emigre, or these people living in Vienna. Our Hungarian translator was a Hungarian princess. And we find out that her Hungarian was not that good, so we've had to find somebody else. But we had an operation in Vienna, which again, it was discovered by an agency official who was very unhappy when he found out I was putting out a unattributed a survey of Eastern Europe every day, working with FIBIS and other organizations in Vienna on the social, political, and economic situation in Eastern Europe, which I would distribute to the Western press, which was located in those days in Vienna because it was too hard for them to try to function in Eastern Europe. So they were doing a lot. And then later on in Rome, there was a fantastic woman named Wanda Gavroinska, whose brother, Yash Gavroinsky, was Italian foreign correspondent in Moscow. Then he had a famous program, it might be still is, in Italy. Wanda had a center where she would have a library. And during martial law, when we had John Paul II, Poles would come to Rome, and I'd get a phone call from her that we have a friend visiting, and I says, great. And so I'd go over, and then I'd be able to meet with Turovich, I would meet with different individuals, people that I knew in Warsaw, or in Elsin, Poland. I would then take books, ship them to Warsaw, and they would only be marked 1, 2, 3, 4, 5 cards of books selected by these individuals in the center in Rome that Wanda Gavroinska carried out. And she hosted. Proszę. Okay. And I would send a classified cable indicating who number one, number two, number three, number four were, and then the book was to be distributed to these Poles. Yeah, just for the record, I was not suggesting Ford was a CIA front. I was purely saying that Ford was a very important third actor with, you know, in the Polish environment. That's all. Znaczy, mnie się wydaje, że mnie było to kompletnie obojętne, czy są to pieniądze Fundacji Forda, która dawała pieniądze na przykład do takiego funduszu, którego byłem sekretarzem, nazywało się to, no już nie pamiętam, w Paryżu był taki fundusz pomocy intelektualistom Europy Wschodniej, który prowadziła Annette Laborde. Czy to było czy USIA, czy CIA, to mi było kompletnie obojętne. Otóż ja zostałem wychowany w PRL-u. To znaczy, że wszystko, co amerykańskie, to jest wywiad. Czyli wszystko, co amerykańskie, to jest CIA. Kiedy mnie przesłuchiwali
I ten funkcjonariusz mówił, pan za amerykańskie pieniądze pracuje. Ja mówię, trzeba się zdecydować, albo za ruble, albo za dolary. Ja wybrałem dolary, tak? No, a pan wybrał ruble. Więc to naprawdę myślę, że wówczas, kiedy w tych latach 80. Byłem w Paryżu i tym się zajmowałem, nie miało to dla mnie najmniejszego znaczenia. Jakub Tyszkiewicz, University, Wrocław University. When we are discussing 1980s, I think we should take into consideration two important facts, and I don't know if you agree with me, that on the one hand, we have a very difficult period in United States Information Agency, who simply was cut off by the Jaruzelski regime. Earlier, it was, especially 70s, that was a very profitable period because of America Illustrated and all its bulletins and simply the town times and the good relations between the US and Poland. However, when we are discussing 80s, we should take into consideration also National Endowment Fund, which was not mentioned yet. And that was the organization which gave money, which organized dissemination of these all books. Simply the money, it was an official organization created by American Congress, and simply those funds were given to many Polish organizations, also those who distributed books. So simply I think that in that time, a United States Information Agency had nothing in common with that agenda which you mentioned. Do you agree with me or not? Ja tylko chciałem powiedzieć słowo na temat rzeczywiście pewnego projektu, który dzięki National Endowment for Democracy mógł funkcjonować w latach 80. W 83 roku znany rosyjski emigrant Władimir Bukowski wraz z uwolnionym z więzienia kubańskim poetą Armando Valladaresem założyli w Paryżu organizację taką parasolową, która miała zbierać emigrantów z wszystkich krajów podbitych czy znajdujących się w orbicie Moskwy. To się nazywało Resistance International, Międzynarodówka Oporu, która borykała się od samego początku. Otrzymała finansowanie amerykańskie. Nie umiem powiedzieć, jaki był startupowy budżet, skąd on dokładnie szedł. Na pewno były tam pieniądze również związków zawodowych AFL-CIO, przez AFL-CIO. Natomiast w momencie uruchomienia endowment stamtąd poszły duże na to pieniądze i tu się rozpoczął też bardzo ciekawy projekt organizowania takich konferencji intelektualistów, antykomunistów, które się odbywały w Paryżu, w Genewie, w Paryżu kilka, które pozwalały ściągnąć ekspertów z całego świata wokół tematów, na które trudno było znaleźć inne finansowanie. Na przykład była taka konferencja w Paryżu Disinformation, the Soviet Active Measures. Ogromna konferencja, która trwała 3 dni, na którą ściągnięto specjalistów i publicystów naprawdę z całego kraju świata zachodniego. Była zorganizowana również z tych samych pieniędzy konferencja na Jamajce, kiedy w 85 roku w Moskwie Moskwa zorganizowała Światową Konferencję Młodzieży Ideologiczną, Młodzieży na Rzecz Pokoju. Amerykanie wsparli finansowo i zorganizowali kontrkonferencję młodzieży ze świata demokratycznego właśnie na Jamajce. Tam jest w Kingston duże centrum konferencyjne. I było kilka takich inicjatyw. To nie były książki, to nie było radio, to nie był Komitet na Rzecz Wolnej Europy, ale idea była ta sama, tak? Znaczy jak obalić komunizm z grubsza środkami intelektualnymi i poprzez edukację, ponieważ po każdej z tych konferencji powstawały publikacje w jednym, dwóch językach i ten tłum, no właśnie nikt nie przewidywał, że to można bez pieniędzy, że on sam się zawali, ale dziękuję.
Dziękuję, thank you very much. The last question. Taki może drobny komentarz, ale być może ktoś z Państwa panelistów będzie mógł tą informację uzupełnić, bo mam wrażenie, że obok tych wymienianych już amerykańskich programów dystrybucyjnych istniały jeszcze równoległe, które być może się jakoś zazębiały i historia, którą chciałem przedstawić, dotyczy Wrocławia. We Wrocławiu tuż po zakończeniu stanu wojennego pojawia się grupa Irlandczyków. Legenda głosi, że z Ira, ale myślę, że jest to tylko legenda, którzy jednak nie reprezentowali Irlandii, tylko reprezentowali ukraińską emigrację i szukali struktur, które by mogły przerzucać ich książki, publikacje na Ukrainę. I taką strukturą, która się zdecydowała na wejście, aczkolwiek też podejrzewano wszystkie możliwe służby specjalne, że za tym stoją, była Solidarność Polsko-Czechosłowacka, która właśnie przy pomocy połączeń kolejowych przez Czechosłowację te książki przerzucała na zachodnią Ukrainę. No bo gdyby one szły prosto z Polski, to jakby ryzyko byłoby dużo, dużo większe niż z tej, powiedzmy, stabilnej Czechosłowacji. W połowie lat 80, po 2-3 latach ten kontakt przejęła Solidarność Walcząca i dalej. Tylko no, zagadką pozostaje, jak te książki pojawiały się we Wrocławiu. To po prostu ktoś we wskazane miejsce je dostarczał. Do dzisiaj nikt nie wie, jak to się działo. Natomiast taki kanał również istniał. To tylko tak tytułem uzupełnienia drobnego. To ja mogę częściowo być może odpowiem na to pytanie, bowiem we Wrocławiu z Solidarnością Walczącą i z Solidarnością Polsko-Czesko-Słowacką miała kontakt taka struktura z Włoch, z Turynu. To była Nelka Norton i zapomniałem nazwiska tej drugiej damy. I one wysyłały także, słucham? Nie. No dobrze. I oni wysyłali do, właśnie mieli kontakt z Solidarnością Walczącą. Któregoś dnia te dziewczyny wróciły się do mnie z pytaniem, czy nie mam jakiegoś dostępu do jakiejś literatury właśnie ukraińskiej. No i jedynym, kogo można im było polecić, był redaktor Giedroyć. One sobie tam poszły do redaktora Giedroycia. Co z nim załatwiły? Tego nie wiem, ale być może jest to jakiś ślad mówiący o tym, jak to się znajdowało we Wrocławiu. Krystyna Jaworska się nazywa, ta druga dama. There are many questions, but also a footnote. So I see that these lists of the contacts are very important, right? And you cannot find them. Well, the French Foundation, the Fund for the Mutual Help of Intellectuals, which was in Paris, and run administratively for a long time by Annette Laborde, they kept the contacts and the network. So this is a huge resource for research for the next. And I think these contacts and these networks are the same maybe for this kind of operation. So in this sense, you can make an inference. But I would have a question in terms of where among these contacts, like communists, bureaucrats, elites, political elites, right? And in this sense, they were not the target maybe of the CIA, right? But of the USIA, which, because they would have asked for normal books, right? But also American Life books would have been very interesting for them, right? Because in Romania, it's this second-rank nomenclatura who became actually very important cultural protagonists after 89, because they were the only one who had access to the books. So I would be interested in how they got the books. And then maybe a second question, if we have time, how are operations unfolding in Romania from this perspective, and not only? Okay, thank you very much. And I have, before the session of the closing remarks on behalf of our panelists and witnesses, I have a secret information I just received that dinner is already served. So please be sure in your last comments. Okay, so I give you the floor. Very quickly, National Endowment for Democracy, it began in discussions in the offices of Charlie Wake, the director of USIA, Walter Raymond, who's a fantastic man who was ex-CIA. We were looking for something to address and work against the Socialist International
and we're looking for models to set up, and we're looking at the German Stiftungs, and we decided, okay, we need to create something, and out of that came the National Endowment for Democracy, and thanks to Walt Raymond, who was a fantastic man who was able to cooperate in those years. Answering this last question, I think that some of the Polish officials, civil servants, were supplied on the legal grounds, on the legal grounds. I think that a lot of Polish libraries had these books in their collection, so it was probably even easier for officials, you know, to get some access to this. I would say that. Something what I would like to say, a conclusion. I think that, I think that this sort of program, like a book program, I mean, combining the effort of the government and the effort of social network, civil resistance, could be sometimes an alternative to the state politics. It is probably, you know, more chaotic or unpredictable than policy planning, but on the other hand, it was very vital, I would say, or vibrant, fueled by the enthusiasm and emotions of the people. And well, I think that it was probably much more cheaper than an atomic bomb or one U.S. airstrike. But I don't know whether it is more effective. That's an open question. Thank you. Elity komunistyczne. Elity komunistyczne były jednym z głównych odbiorców książek od początku funkcjonowania projektu. Tak naprawdę były pierwszymi odbiorcami projektu zgodnie z planem. Założenie autorów projektu książkowego było takie, że trzeba oddziaływać na tych, którzy podejmują decyzje. Zatem intelektualiści związani z władzą, czy takie, dzisiaj byśmy określili to sfery menadżerskie, prawda, ale wówczas na przykład kierownicy przedsiębiorstw dużych, prawda, mogli otrzymywać jakieś techniczne książki czy czasopisma. Założenie było takie, że no, trzeba na nich oddziaływać i właśnie w tej grupie powodować ewolucję postaw. Zatem elity komunistyczne od początku były odbiorcą książek w ramach tego projektu. A z drugiej strony jakby też decyzją władz, ja znam przykład Polski, decyzją władz komunistycznych, biblioteki komitetów partii komunistycznej od poziomu centralnego do poziomu regionalnego, czy ta Naczelna Biblioteka Wojskowa, Wojskowego Instytutu Historycznego w Polsce, czy Biblioteka Sejmowa, czy Biblioteka Parlamentu Polskiego, te wszystkie biblioteki również korzystały z projektu książkowego. Kiedy przeglądałam dokumentację dystrybutorów książek, wydawców na Zachodzie, to Biblioteka Sejmowa i Wojskowy Instytut Historyczny to są ważni odbiorcy książek. Czyli elity komunistyczne, ludzie związani z władzą, mieli stały dostęp do książek dystrybuowanych w ramach tego projektu książkowego. Oni od tej wiedzy nie byli oddzieleni, problem tylko jak z niego korzystali. Znacznie ciekawsze jest to, że równie ciekawe jest to, że poszczególne osoby związane z władzą, ze względu na to, że mogły w miarę swobodnie podróżować po świecie, były też dobrymi kurierami, w tym sensie, że oni mogli bezpiecznie przewozić książki. I z relacji wydawców, księgarzy, tych, którzy dystrybutorów książek na Zachodzie, wynika, że no, mimo swoich poglądów i związania z elitą władzy, można było polskiemu posłowi czy funkcjonariuszowi partyjnemu dać pakiet książek, również pakiet o wymowie politycznej, i on te książki bezpiecznie dowiózł do Polski. One trafiały do obiegu czytelniczego, raczej nie do tych opozycyjnych wobec komunizmu, ale właśnie do kręgu władzy, ale nie tylko.
Zatem tak naprawdę te książki w ramach projektu książkowego trafiały do różnych środowisk i związanych z władzą i tych nastawionych opozycyjnie. I już tak bez jakiejś konkluzji szerszej chcę jeszcze zwrócić Państwa uwagę, że był jeszcze jeden, można powiedzieć, sponsor projektu książkowego, Kościół katolicki, który miał własne kanały przerzutu czy szmuglowania, czy w mniejszym stopniu wożenia książek oficjalnie w przypadku Polski. Było to oczywiście bardzo istotne i jak najbardziej mieściło się w ramach ideologicznej walki zimnej wojny. Ja nie wiem, kto przewoził te książki. Natomiast od mniej więcej początku lat 70. wydawnictwa Instytutu Literackiego czytałem mniej więcej z miesięcznym opóźnieniem. To znaczy niewielkim opóźnieniem. Nie wiem, czy przewoził to sekretarz. No chyba nie opozycjonista. Więc pewno jakiś sekretarz partii. Albo przynajmniej wysoko postawiony członek, którego nie znałem przecież. Ale tak czy inaczej, zgadzając się tutaj z Pawłem Sowińskim, że była to najtańsza droga do obalenia komunizmu. Ja jeszcze tak króciutko, chyba na koniec, bo mówiłem o tej transmisji podziemnych wydawnictw i prasy do kraju, ale właśnie chyba jakimś też efektem tego programu książkowego było to, że radio również, to nie była moja już działka, ale radio to robiłem, dlatego o tym wspominam, też słownie, czyli po prostu w audycjach przekazywało treść tych książek emigracyjnych, znanych wydawnictw, znaczy znanych autorów z wydawnictw emigracyjnych. W różnych audycjach, taką najbardziej popularną była audycja na Czerwonym Indeksie, gdzie w odcinkach czytano po kolei te książki, które pewnie też innymi kanałami już w postaci tych prawdziwych książek także docierały do kraju. I o jeszcze jednym zjawisku, mianowicie te książki, które w miniaturkach albo niekoniecznie w miniaturkach docierały do kraju, często różne wydawnictwa podziemne po prostu przedrukowywały i one miały swój dalszy ciąg z tym, że się ukazywały jako na bibule, na takim, w takim gorszym wydaniu. No, każdy wolał te emigracyjne, prawdziwe, bo ono miało technicznie lepszy wygląd, ale dobrze im się sprzedawały też te, więc oni to robili i na pewno też wielu takich zbieraczy literatury drugoobiegowej ma te takie reprinty książek wydawanych właśnie w tym obiegu, o którym tu była mowa. Dziękuję. To jeszcze słowo. Jest teraz taka moda na opracowania historii alternatywnej. Co by to było, gdyby? I tutaj pada jakaś teza, na przykład gdyby Hitlera zamordowano w Warszawie w 1939 roku, bo tam był zamach, jak wiemy, przygotowywany. Ja sobie próbuję wyobrazić i szczerze mówiąc nie mogę, jakby wyglądało to, co się w Polsce działo bez tych projektów, tak? Znaczy, gdyby nie było, przede wszystkim oczywiście Radia Wolna Europa. Czy mogłaby się tak rozwijać opozycja demokratyczna? Czy wszystkich by nie wybito? To po prostu i nie powsadzano bez tego obiegu informacji. Czy byłby możliwy sierpień 80 roku, gdyby robotnicy po prostu nie wiedzieli, ale skąd, tylko z Wolnej Europy. Robotnicy w Gdańsku, że strajkują w Lublinie i gdyby cała Polska do tego Gdańska nie ruszyła ze swoimi przedstawicielami. Należę do tych, którzy... Pracuję w Polskim Radiu, gdzie... teraz będzie przerwa reklamowa. Wolna Europa, Polskie Radio.pl. To jest taki serwis, gdzie w tej chwili są zgromadzone archiwalne zasoby, 500 000 minut, które zostały ocalone po zamknięciu rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, ale również rozgłośni polskiej BBC, Radia France Internationale. I muszę powiedzieć, że można nawet dziś zanurzyć się w te materiały i natychmiast człowiek sobie zdaje sprawę, jaka to była ranga tego przedsięwzięcia, jakie tam są głosy zgromadzone. To była cała alternatywna kultura polska, która się znalazła poza rubieżem. To była cała historia, która składa się tak naprawdę z dwóch części, które w pewnym momencie się zlały. Rzeczywiście znaczenia tej stacji nie sposób przecenić. Również tego programu książkowego. Znaczy bez niego byłoby zupełnie inaczej. Tak mi się zdaje.
How thoroughly by 1985, when we were living in Warsaw, was Poland saturated with forbidden materials from RFERL? Well, here's an example. We lived in Mokotów. Two doors down from us was a small sklep where my wife would buy cabbage, onions, carrots. And they would figure out how much she owed on the back of RFERL research materials that were scrap, that were a week old. Thank you very much. And now time for a few announcements before dinner. Thank you very much for this wonderful panel. Thank you all, your panelists. I think they owe a round of applause from us. We cannot take the full credit for organizing this one. Dr. Małgorzata Homa-Juszyńska is the chief organizer of this one. Thank you very much, Gosia. You helped us a lot. Thank you. We appreciate your work.